Kiedy zobaczyłem te półki w jednym z supermarketów na literkę A, którego ludzie nazywają oszołomem, to normalnie oniemiałem. Jak to może leżeć na regałach Lego? To wprowadza klienta w błąd. No tutaj kolekcjoner musi to potraktować, wiecie jak? Przepraszam za swoje naganne zachowanie za chwilę, ale tak jak płatki, o! Jeszcze żeby te klocki 4 piksele były kilkukrotnie tańsze od duńskiego producenta, ale przy większych zestawach cena jest skandaliczna, no i ukradziono własność intelektualną. Do czego to wszystko zmierza? Co to ma być? Jak żyć?